Polskie Radio Rzeszów. Jest środek nocy, jest zimno, wieje. Dlaczego tutaj jesteś? Wyjątkowa chwila ogólnie dla całego kraju, w sumie, bo czwarty raz jest w Polsce, ale dla nas, dla Rzeszowa, to jest naprawdę coś pięknego, że to lotnisko się tak rozwija i przylatują do takie ciekawe maszyny, także no nic tylko stać, mimo że zimno. Konrad Wołos, dyrektor pionu operacyjnego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jest to pierwsza tego typu operacja na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce, pierwsza operacja tego akurat egzemplarza. Jest to największy statek powietrzny na świecie. Jego masa całkowita może wynosić do 600 ton. Potrafi zabrać na pokład 250 ton towaru. Dzisiejszy przylot był związany z dostarczeniem odlewów aluminiowych. Towar został przywieziony z Chin. Operacja z tym samym towarem zostanie zrealizowana w przyszłym tygodniu. Dla lotniska nie jest to duże wyzwanie, żeby obsłużyć taki samolot. Dla lotniska nie jest to duże wyzwanie. Wielokrotnie obsługiwaliśmy samoloty typu Antonow 124. Tak zwany Ruslan. Jest on oczywiście mniejszy niż ten egzemplarz, natomiast jest to również bardzo duża maszyna. Obsługiwaliśmy również inne szerokokadłubowe samoloty, inne frachtowce dalekiego zasięgu, także ten nie stanowi specjalnego wyzwania, ale rzeczywiście jest to unikalna maszyna i unikalne wydarzenie na skalę naszego lotniska i nie tylko.